Siemanko, siemanko. Sylwia pojechała na przegląd samochodem. Lecimy na kajaki, w końcu nam się udało pierwszy raz. I wykorzystując jeszcze chwilę tutaj wolnego, chciałem zrobić uchwyt właśnie na ten kontroler drona wraz z telefonem. Wykorzystam uchwyt na wędkę. Ja tam łowił ryby już nie będę, także działam. I siedzi. Myślę, że nie ruszy tego nawet czołg. Strasznie ciężko się wkręcało. Czekaj, bo się zahaczył. Masz go? Czekaj, bo się zahaczył. Bo ja nie widzę, co robić, jestem z tyłu. Dobra. Się kurde trochę namachać, ale opanowane. Doczekałam się wyjazdu na kajaczek. Lecę enjoyować, spełnić swoje marzenie. Co Roman, jakbyś chciał powiedzieć, jaka będzie ta przygoda, Roman? Będzie ciekawie na pewno. Pak to klub, jeden pasek, nie? No. A już go dałem tak mniej więcej, ale on jest wyprostowany chyba. Jedziesz mnie utopić? Tak. A. Nie, bo mi nie będzie miał kto gotować. Masakra. Sylwia, pierwszy raz. Ja kiedyś pływałem praktycznie. Można powiedzieć, że też właściwie pierwszy raz od lat. I tyle, jesteśmy gotowi. Zobaczymy, przyjechaliśmy to na Oskastel. Jest tak wąsko, że jak tamci zaczną wracać, to ty już tu nie przepłyniesz. Nie? Nie. Przepłynę, bo ja jestem pływakiem. Ja normalnie pójdziesz. Ja. Co ty, Sylwo, się utknęłaś? No kurwa, przecież zobacz, jakie to widzi. Myśmy tu nawet nie wypłynęli normalnie. Jeszcze też utknęłaś? Wdupcyłem się w krzaki. W krzaki się wdupcyłem. No to ruszamy sobie. No. Ej. Wderzę w siebie, wderzę. O. Ej, no bo coś robię. Gdzie jest to? Co, wderzyłem. Ty, bo zaraz mi wiosło spadnie do wody i będziesz nurkował. Przecież ono będzie unosić się na wodzie. Jak zanurkujesz albo odświeżysz się po prostu w wodzie. Płynęliśmy tutaj do jakiejś wysepki. Pod nią podobno można normalnie gdzieś tam chodzić, jak kumpel mi mówił z roboty. Więc opłynę to i zobaczymy. Ale klimat zajebiście. Wow.
Da. Zimno, dupa mokra. Następnym razem trzeba wziąć pianki. Chcieliśmy płynąć tam do... Jak to się nazywa? Nie Denis Cottage, tylko ten Brandon's Cottage na kawę. Ale jest to trochę daleko, nie jesteśmy przygotowani, więc... Sensu, bez sensu. To ciś tam, ciś! Ja będę cisnął za tobą. Zim, zmarłbym ja. W ogóle chcę ciepłą czekoladkę. Tu jest też ciekawe miejsce. Dużo takich miejsc, w których nie byliśmy nawet. No, już przyjebę tu w jakiś kamień. Zauważyłeś, że to spokojnie? Tak. Dobra, ale i dużo. No jesteśmy po prostu kasę. No to nie wiem, płyniemy na razie. Możemy ale możemy płynąć może wzdłuż wybrzeża, co myślisz? Bo jest ciekawiej. Ale woda bardzo ciepła. Tak. Cudownie. Cudownie woli dupa. Ale czadowe te lilie, nie? Żółto bardzo jest, fajnie. Tak. Ale one są takie drobniutkie jeszcze. Normalnie to nawet kawkę można tutaj zobaczyć, w termosiczku ja ci podam. Tu jest fajnie z tej strony. Bardziej mi się podoba. Ale zbliż się, zbliż się. Zbliż się. Musisz mi dać buzi. Chyba żart. Co żart? Mogę ci wody dać ewentualnie. Buzi musisz mi dać. No. Byłeś niegrzeczny. Tu może dostać. Byłeś niegrzeczna, ej. Zmierzła gdzieś tam. Blaszka. A nie umiem tymi wiosłami coś machać. Ty nie umiesz machać. Każesz mi tu włączać jakieś topki. Tu mi każesz przekręcać. Nie, no bo ja ci staram się pomóc. Dupę ci mam ukryć. Jestem dobry. Tobie będzie. A ty spodenki ubrałeś. Ty eleganci, kurwa. W niedzielę do kościoła. Jedziemy. Przecież ciepło było. Ty jesteś kochany. Dobra, leć, leć, bo ty lubisz sobie pofandzolić czasami. Za niedługo będziemy mieć. Dobra, cisnę, bo Sylwia wycisła. Dopływamy do właśnie takiej wyspy, na której jest taki malutki zameczek, jakieś ruiny. No i ciekawe. Fajnie. Nie pochodzimy tutaj zbyt długo, bo to rzeczywiście, mi też jest zimno. Bez pianki jest z dupa. W ogóle popatrz, są jakieś ścieżki, tu zajebiście, to drzewo. Ale tu można przyjechać na piknik z pipikiem. Pierwsza wycieczka w ogóle. Ciekawe miejsce. O!
Dobra, spadamy. Przyjedziemy tutaj i wtedy będziemy eksplorować wyspę. To by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, miłości i do zobaczenia za tydzień. Hej!